Cmentarz jest cmentarzem katolickim parafii świętego Andrzeja w Zabrzu, jednym z czterech tak naprawdę cmentarzy. Nie jest wbrew pozorom najstarszym. Został założony dokładnie w roku 1899 i funkcjonował w sensie jako cmentarz, że były pogrzeby i tak dalej, do roku 1972. Cmentarz, przez to, że jest przechodni między dwoma ulicami, czyli Wolności i Staromiejską, no jest traktowany przez grupę jakichś takich meneli i pijaków jako taki park. No i jest dużo jakichś butelek po piwie, po wódce. No i w ogóle różne śmieci są, więc to jest takie miejsce, no, które musi być cały czas doglądane, bo gdybyśmy na bieżąco nie sprzątali, nie wyrzucali śmieci, no to już by dawno już byłby zarośnięty po tym wszystkim. Te akcje uprzątania starego cmentarza już odbywają się od kilku lat. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak ten cmentarz wygląda teraz, jak wyglądał nawet kilkanaście lat temu, widać, że jest to teren, który tak naprawdę ginie. Więc ja traktuję to jako zachowywanie pamięci, tak? Bez względu na to, czy są tu jeszcze osoby, które mają możliwość opiekowania się grobami swoich bliskich. Wydaje mi się, że taka sytuacja, gdzie zachowujemy jednak tą tkankę miasta, czyli tak naprawdę pamięć gdzieś tam o tym mieście, to jest bardzo ważne. To jest po prostu to, że tak naprawdę historia tego miasta nie zaczęła się po 45, nie? Że ona trwała dużo, dużo dłużej. To dbanie o to dziedzictwo kulturowe miasta, no to jest ważne, bo jeżeli i to też powinno przynajmniej w części społeczeństwa jakiś taki nawyk wyrobić, no bo jeżeli my teraz nie będziemy mieć tej świadomości, że warto te stare groby, które niektóre już mają 120 lat, zadbać, no to jak my kiedyś umrzemy, a prędzej czy później każdego to niestety czeka, no to musimy mieć świadomość, że o ten nasz grób, tak, po jakimś czasie też nikt nie będzie dbał.